mai spunat în observa niște proiecte Comisia Infrastructurii Investiție și să începem de punctul 1. Eu te doresc sprawozdanie z działalności Comisii Edukacji. Panu Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, Komisja Edukacji spotkała się również 10 grudnia o godzinie 17.30 i właśnie na naszym posiedzeniu komisji najwięcej czasu poświęciliśmy temu, co jak się okazuje jest przedmiotem projektu uchwały zarządu. Mianowicie pani dyrektor przedszkola numer 6 przy ulicy Bujaka, jak może Państwo pamiętacie, pod koniec września napisała do nas dramatyczny list, że otrzymała nowe sale w budynku gimnazjum dla dzieci, ale okna, które tam się znajdują, są w stanie takim, że zagrażają być może życiu i zdrowiu i na wszelki wypadek są zabite. I następnie w uzgodnieniu z panią dyrektor przeznaczyliśmy cały budżet przedszkola pod względem remontu na wymianę tych okien. Po czym tuż przed Komisją Edukacji przyszedł do nas list od pani dyrektor następującej treści. Dyrektor samorządowego przedszkola nr 6 imienia Henryka Jordana w Krakowie zwraca się z pewną prośbą o przekwalifikowanie środków przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej w budynku oddziałów dodatkowych przedszkola w ulicy Bujaka 15 w wysokości 27 tysięcy złotych na remont podjazdu gospodarczego wraz ze schodami towarowymi, bocznymi i rampą wykładowczą. Zmiana... Proszę? Była. Była, przepraszam. Zmiana projektowana jest złą oceną stanu technicznego wyżej wymienionego dokonaną przez służby BHP. Proszę o pozytywne rozpatrzenie tej prośby. I proszę Państwa, komisja w dniu 10 grudnia nie podjęła żadnej uchwały, a to z tego względu, że mieliśmy pewne podejrzenia, co z tymi oknami dalej. Jedna osoba z nas, czyli pan Kazimierz, miał specjalne wiadomości, że pani dyrektor będzie miała zabezpieczone środki na te okna, w związku z tym to przesunięcie jest jak najbardziej właściwe. No ale w związku z tym, że wszelkie przetargi dokonywane przez ZEO odbywają się w czerwcu, a więc mamy jeszcze ponad pół roku czasu, nic się takiego nie działo, aby natychmiast następowało przesunięcie tych środków i rzeczywiście pani dyrektor następnego dnia po komisji, 11 grudnia, dostarczyła do siedziby Rady Dzielnicy informację, o którą prosiliśmy, mianowicie w nawiązaniu do poprzedniego pisma z prośbą o przekwalifikowanie środków przeznaczonych na stolarki okiennej na remont podjazdu gospodarczego wraz ze schodami towarowymi, bocznymi i rampą wyładowczą w wysokości 27 tysięcy złotych. Informuje, że przedmiotowe okna znajdujące się w oddziałach dodatkowych będą wymienione we wszystkich pomieszczeniach w bieżącym roku szkolnym. Pracami z tym związanymi zajmie się Zespół Ekonomii i Oświaty. Ponownie zwracam się z prośbą o przekwalifikowanie wyżej wymienionych środków na podany cel. I chciałbym zapewnić zarząd, że takie pismo jest dla nas jak najbardziej wystarczające i spokojnie mogliśmy dokonać tego projektu, tej zmiany w styczniu. W końcu po to są komisje problemowe, aby takie projekty uchwały przygotowywało. Także moje pytanie jest w sumie takie, co pomogło tak zarząd, że nagle w grudniu decydują o zmianie, w ogóle nie zważając na to, jakie są nasze zapatrywania na ten temat, jakie mamy plany i w ogóle jak to wygląda wśród członków Komisji Edukacji, tylko już jest przygotowany projekt uchwały o tym przeniesieniu. Czy naprawdę zarząd musi wyręczać komisje problemowe, robiąc takie projekty uchwały? Jeśli tak, to może niepotrzebnie w ogóle na komisjach problemowych jest, po co podejmowane uchwały o projektach, skoro zarząd może to następnie zrobić samodzielnie. Także to wszystko. Dziękuję. To rozumiem, jest jako sprawozdanie, tak? Tak, no bo to było przedmiotem komisji, ale widocznie niepotrzebnie, skoro zarząd nas wyręczył. Także to wszystko. Panie Przewodniczący, no słyszałem, że to akurat Pan w ten sposób nie tak to odbierze, tak to już potraktuje. Owszem, no, można było to przesuwać także w styczniu, natomiast doświadczenia z tej kadencji uczy jednoznacznie, że im wcześniej dokonamy przesunięcia środków, to tym lepiej, bo potem mogą następować różnego rodzaju blokady. Jeżeli jest możliwość przenieść te środki, a co do tego jesteśmy zgodni, że jest to zasadne, bo te okna ZEO wykona pani dyrektor, to lepiej to uczynić wcześniej, a akurat dzisiejsza sesja, tak jak Państwo
wiecie, no jest, nie jest bardzo, powiedzmy, obciążona projektami uchwał. No, ja miałem taką informację, że komisja się tym zajmowała i jak najbardziej tutaj gdyby, no, akceptuje takie rozwiązania, a zresztą no, to wszyscy temu damy wyraz za chwilę w głosowaniu. No, jeżeli tutaj członkowie komisji się czują w ten sposób, to nie wiem, czy pan przewodniczący akurat odzwierciedla tutaj poczucie wszystkich członków komisji. No, tego nie wiem. No, ja wiem, czy szanowni państwo, nie robią z tego większego naprawdę problemu, skoro tak się zgadzamy co do meritum, co do rozwiązania, że powinniśmy co do zasady realizować swoje prośby dyrektorów placówek oświatowych, no skoro oni widzą teraz taką potrzebę. No, tutaj faktycznie to się dość często zmieniało, no, ale sytuacja się zmieniała. No, skoro zero wykona te okna, no to faktycznie jest sens wysunąć te środki na inny. Oczywiście mamy okresy świąteczne i ja się na pana tego nie gniewam i jak najbardziej nie o to chodzi, tylko naprawdę no, nie musieliśmy się tak cieszyć i wyszło na to, że cała nasza dyskusja jest na nic, bo za naszą robotę ja tak odebrałem, robię i tak zarząd. Bardzo cieszę, że zarząd czuwa nad każdym pismem, który przyjdzie związany z edukacją również. I tyle, no. Następne święta Wielkanoc. Ja miałem, panie przewodniczący, taką informację, że państwo czekacie na to pismo. No akurat tak się złożyło, że w dniu zarządu to pismo doniesiono i stąd no to nie ukrywano moja inicjatywa, żeby to rozstrzygnąć i żeby poszedł projekt uchwały na sesję, bo no co by to dało, żebyśmy to czekali z tym do stycznia? No moim zdaniem to naprawdę nie wiem. Byłoby ryzyko, że zrobimy to później, może to jakoś tam nie zostanie przesunięte. No, różnie w tej kadencji bywa, tak jak pan przewodniczący doskonale zdaje sobie sprawę. Dobrze, czy w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zadać? Rozumiem, że nie. Pan przewodniczący na tym sprawozdaniu wyczerpał tą policję, tak? Nie ma. To było klucz, prawda?